Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Crossa o tym, jak przygotować się na jesieni, co zrobić, gdy warunki za oknem są trochę bardziej wymagające. W poprzednim odcinku mówiliśmy o tym, czy warto serwisować rower, gdzie to zrobić, jak się przygotować do wyjechania na dwór. Tym razem na dwór już wyjechaliśmy, jest z nami Paweł, ekspert Crossa. Czołem, jest to gość, ze którego ja będę dzisiaj gonił i krzyczał i mówił: stary, zaczekaj na mnie chwilę, natomiast zanim zacznę Ciebie gonić, to jak powinniśmy przygotować rower do tej ucieczki, gonitwy właśnie w takim okresie jesiennym? Generalnie tak, bierzemy lampki, przód, tył, ważne, żeby były naładowane, bidon, dobrze, żeby był termiczny, bo szybko robi się chłodno. Co więcej, pompka, dętka, no i telefon, jeżeli nie mieliśmy tak, tych rzeczy, musielibyśmy to. Oczywiście o takich rzeczach jak kask, absolutnie nie mówiłem, podstawa to bezpieczeństwo na rowerze, parę warstw ubrań również, pompka, dętka. Czy każdy da sobie radę ze zmianą tego? Czy należy popróbować w domu na przykład wcześniej? No zalecałbym spróbować w domu. Wpierw sprawdzić, tak, jak to zmieniamy. Dobra, ja zabieram z sobą zazwyczaj jeszcze zawsze plecak, żeby tu wrzucić swoje rzeczy. Tak więc dość tego gadania. Ty uciekasz, ja gonię. Lubisz się jeździć jesienią? Wiesz co? Tak, bo jestem wrażliwy człowiek. Przyroda, natura. Prawda jest taka, że jest coś fajnego w tym, że możesz jeździć samemu. Wiem, że są goście, czy kolarze, czy rowerzyści dzielą się na tych, którzy lubią jeździć w grupie, w jakimś większym peletonie, albo na tych, którzy lubią być sami. Ja jestem zdecydowanie przedstawicielem tego drugiego gatunku. Lubię być chwilę sam, prowadzę bardzo dynamiczne życie. Dokładnie jak każdy dzisiaj z nas. Wielu rzeczy się podejmuje i potrzebuje takiej chwili czasu i spokoju, żeby coś sobie w głowie ułożyć. Rower do tego jest absolutnie idealny. Podobny zakres trenowy cały czas, bez jakichś specjalnych dużych skoków. Lubię jesień, ponieważ tych ludzi jest mniej. Ten rower staje się wtedy taki bardziej elitarny, no bo tak naprawdę mało kto idzie, gdy temperatura spada poniżej 15 stopni. Bardzo lubię jeździć naprawdę w takiej grubej zimie, kiedy może nie ma dużo śniegu, ale jest koło zera. Mam dziś poczucie, że wtedy ten trening jest bardziej wartościowy. Mam dziś poczucie, że robię coś więcej niż potencjalni amatorzy, konkurenci. Rower daje mi spokój i daje mi niesamowite poczucie wolności. Oczywiście w lato to jest to samo, bo jak pójdziesz jeździć o 5, 6 rano, to będą tutaj podobne emocje. Natomiast jesień jest taka fajna, bo ona odsiewa tych, wiesz, tych, którzy mają trochę naprawdę niedobrze z głową, tacy jak my, którzy pójdą i mają z tego jeszcze frajdę. Jak moja żona widzi, jak wracam z roweru o 8 rano przy minus 6, mówi, no, znaczy, niedowierzanie w jej oczach warte jest tego, żeby te 2 godziny czy 3 na rowerze poświęcić. Jeżdżę trochę więcej na szosie, ale rowerem to był też jest takim fajnym takim switchem, żeby więcej się działo, żeby to serducho zaczęło bić trochę mocniej. No i też każdy z nas zazwyczaj żyje w dużych skupiskach ludzkich, gdzie jest dużo betonu, dużo asfaltu, dużo szkła. A w lesie jest po prostu inaczej. I ta inność jest czymś, co mnie pociąga niesamowicie. Cisza, spokój. To co, lecimy dalej? Tak jest. Okej. A powiedz mi, często ci się zdarza, że pęka dętka? Ostatnio teraz tańczy. Ale to jest tak, że to jest problem na zawodach, wyścigach, czy może nawet takiej codziennej jeździe, nawet dla amatorów? Na zawodach jeszcze mi się nie zdarzyło, ale ostatnio właśnie na treningu. Dobra, powiedz mi, to taka ulubiona trasa MTB, to? Zdecydowanie ostatni wyścig Mistrzostwa Polski, Bardo. Trasa naprawdę długa, 90 km po górach, piękne tereny, dużo single tracków, przewyższeń. O, świetna trasa. Ale nie ma tam miejsca, żeby sobie jakieś fajne selfie zrobić. A jest. Czyli taka trasa na najlepsze selfie to? Najlepsze selfie? Trasa Bardo. A powiedz mi, skoro mowa o zawodach, taka ulubiona trasa MTB to? Tegoroczny wyścig Mistrzostw Polski w Bardo. Okej.
Było ciężko? Było ciężko. 90 km, dużo przewyższenia, single tracki, zjazdy, podjazdy. Naprawdę. Ale na takich zawodach zakładam, że jest mało czasu, żeby a. rozkoszować się oczywiście widokami, b. żeby zrobić selfie. Zdecydowanie mało czasu, ale na objeździe można sobie strzelić selfie. Okej, okay, a takie idealne miejsce na selfie to ta trasa, czy może coś innego? Myślę, że tak. Jak, zmęczony? Przede wszystkim szczęśliwy. Faktycznie tętno trochę skoczyło. Mam nadzieję, że zostajecie z nami do końca. Dziękujemy Wam za to, że byliście z nami. To, co cudowne, to, że mamy wspólną pasję. Są nią oczywiście rowery i to rowery crossa. Tak więc, jeżeli chcecie być częścią naszej społeczności, jeżeli chcecie zobaczyć siebie na naszych kanałach społecznościowych, to wrzucajcie swoje filmiki, wrzucajcie swoje zdjęcia. Wszystko opatrzone oczywiście hashtagiem Wszystko Możesz. My najlepszy z tych zdjęć będziemy wrzucać na nasze kanały społecznościowe crossa. Tak więc mam nadzieję, że zobaczymy masę Waszych uśmiechniętych twarzy, masę dobrych wypłaconych kilometrów, masę upadków i przede wszystkim uśmiechu od ucha do ucha. Tak więc dzięki, że byliście z nami. Kolejny odcinek nakręcimy już prawdopodobnie w śniegu. Tak więc trzymajcie za nas kciuki. Dziękuję, że byliście z nami raz jeszcze. Strzałeczka i przede wszystkim bezpieczeństwo.